jak dzisiejszy mecz, jak gra? Gra bardzo słaba, uważam, że Płońsk ma przewagę, my nie robimy żadnych sytuacji. A jaki wynik przewidujesz? Myślę, że wygramy, ale co będzie, nie wiem. Na razie 0-0, dziękuję. Jak oceniasz grę przeciwników dzisiaj? Oj, z Mławą zawsze są ciężkie mecze, także rywal jest mocny. Na którym miejscu tabeli by nie był, z Mławą są zawsze takie podwyższonego ryzyka mecze. Staraliśmy się grać defensywnie, z kontry, bo wiemy, co gra Mława zawsze. No i udało się, powiem szczerze. Ciężki mecz, jak zwykle. Ostatni mecz przegraliście, ale tym razem się udało, dzięki tobie. Jakie plany macie w stosunku do następnego meczu, tak? Z Kryształem. Nie dzięki mnie wygraliśmy. Tak naprawdę to cały zespół pracuje. Mnie się udaje po prostu wykończyć tę sytuację. Oby było tak dalej. Z Kryształem, no, myślę, że zdecydowanym liderem jesteśmy, ale nie lekceważymy przeciwnika. Jedziemy i gramy o 3 punkty oczywiście.